Witam serdecznie. Na początek takie krótkie świadectwo. Mieliśmy dzisiaj taki zborowy piknik. Byliśmy, no można powiedzieć, w lesie, bo byliśmy w lesie właśnie. Bardzo fajny czas. Odpoczęliśmy trochę, porozmawialiśmy. Mieliśmy po prostu taką społeczność w miłości, w pokoju. I o to też chodzi w Kościele, żeby mieć taki czas, kiedy po prostu jesteśmy ze sobą. A to, że Pan jest z nami, to nie musimy sobie udowadniać. A dodam jeszcze, że przy okazji 4 osoby przyjęły chrzest dzisiaj. Bardzo mnie to cieszy. Jedna młoda osóbka dzisiaj tutaj raz jest z nami wieczorem. No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o świadectwo. Jutro oczywiście zapraszam na godzinę 10:00 tych, którzy nie mają swoich zborów, abyśmy mogli spędzić czas na modlitwie ze Słowem Bożym. A dzisiaj czytamy z drugiego listu Pawła do Koryntian. Ja wiem, że godzina może nie jest zbyt wczesna, ale trochę postudujemy Słowo Bożego. Trochę się nauczymy. Będziemy czytali od rozdział drugi od wersu 12 czytamy. Na razie przeczytamy do wersu 16. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zostałem otwarte w Panu, nie zastałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mojego brata. Toteż pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Lecz Bogu, niech będą dzięki, które nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni, tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, lecz do tego, któż jest zdatny. Zapewne pośród słuchaczy są tacy, którzy zdarzyło im się, zawiedli. Zawiedli w służbie, zawiedli w małżeństwie, zawiedli, bo obiecali coś, a nie dotrzymali słowa. I oczywiście reakcje są różne. Są tacy, którzy machają na to ręką, mówią, a co tam, nic się nie stało, nie ma problemu. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę kocha Boga, to troszeczkę jakby, można powiedzieć, wpada w swoją pułapkę. Ja tu powiem wam, podziwiam Greków trochę. To jest naprawdę naród, który ma dość taki specyficzny sposób funkcjonowania. Ja opowiem wam taką historię. Kiedyś czekaliśmy z moją żoną na autobus. No, oczywiście jest rozkład jazdy, jest tabliczka, jest godzina odjazdu, a autobusu nie ma. Tak żeśmy się kręcili, przyglądając się, czy ten autobus przyjedzie, czy nie. Przyjechał jakieś 2-3 godziny później. No i jak pytam tego kierowcy, no, jak to jest? No? Tu jest rozkład jazdy, tu jest tabliczka, tu jest godzina odjazdu, a on sobie przyjeżdża, kiedy chce. A on mówi, ale w czym problem? Przecież jest autobus. Zupełnie nie czuł się winny, że zawiódł kogoś. Było mi to kompletnie obojętne. Ja boję się, że niektórzy ludzie mają taką postawę w kościele po prostu. Mieli posprzątać kaplicę, nie posprzątali. No ale co się stało? Oprócz tego, że kaplica jest brudna, nic się nie stało. Mieli na przykład poprowadzić nabożeństwo, grając, śpiewając. Ja nie biorę tych przykładów tutaj od nas, żeby było jasne, ale no, wymyślam sobie.
Zresztą nie muszę wymyślać, bo znam takie przykłady. No i okazało się, że no akurat w tym czasie mieli, taka była fajna pogoda i sobie pojechali gdzieś. No i no co się stało? No, przecież modlitwa była. No, była modlitwa, no nikt nie musiał grać. No, to prawda, nie? Nikt nie musi grać. Nie możemy mieć takiego stosunku do służby. Nie możemy mieć takiego stosunku do zadań, które Bóg nam polecił, Bóg nam zlecił. I tu jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli jestem w służbie, to kto mnie do tej służby wysłał? Bo jeżeli wysłali mnie ludzie, no to tak naprawdę mogę, jak to moja babcia mówiła, mogę sobie bimbać z tego. Ponieważ no co mi człowiek zrobi? To on mnie wysłał do służby. Ale jeśli Bóg mnie wysłał, to jaki jest mój stosunek do służby, jeśli Bóg mnie wysłał? I zobaczcie, jaki był stosunek Pawła do służby. On przyszedł do miasta pod tytułem Troada. I mówi rzecz niezwykłą, to się nie zawsze zdarza, rzadko się to zdarza. Nie tylko za czasów Pawła, ale i dzisiaj. On mówi, zostałem drzwi do Ewangelii zostałem otwarte. Otwarte. Czyli co on powiedział? On powiedział, że w tym mieście widział, że ludzie są gotowi do słuchania Ewangelii. No nie wiem, co miał na myśli, ale mógł na przykład mieć na myśli to, że w synagodze chcieli go wysłuchać, że może w jakiejś szkole, w cudzysłowie tyranosa, chcieli go wysłuchać. Może mieszkańcy byli ciekawi Ewangelii. Ale co się stało z Pawłem? Paweł z jakiegoś powodu oczekiwał na przyjście Tytusa. Nie wiemy dlaczego. Nie ma sensu się domyślać. W każdym razie oczekiwał na Tytusa, ale Tytusa nie było. Widocznie był z nim umówiony w Troadzie. I skoro nie został Tytusa, to nie miał spokojnego ducha. Czyli była jakaś ważna sprawa była związana z Tytusem. Albo jakieś informacje miał przynieść, albo miał mu towarzyszyć w jakiejś służbie. Tego nie wiemy. Natomiast wiemy na pewno, że Paweł był zaniepokojony. Jego duch był zaniepokojony. I co zrobił Paweł? Pożegnał się z tymi wszystkimi ludźmi i poszedł do Macedonii. Następny werset mówi, lecz Bogu niech będą dzięki, który daje nam zawsze zwycięstwo. Czyli apostoł Paweł w tym momencie, kiedy podjął decyzję, idę, odchodzę, nie głoszę tam słowa, będąc w drodze, a pewnie i wcześniej również, zdał sobie sprawę, że nie wykonał woli Bożej. Nie wykonał służby, do której Bóg go posłał. Jak wcześniej mówiliśmy, Bóg zadbał o to, żeby to miejsce było przygotowane. Ludzie, żeby byli przygotowani. Pewnie organizacja była dobra. Wszystko było właściwie zapięte na ostatni guzik. Chodziło tylko, żeby Paweł wszedł na mównicę i głosił Ewangelię. I tego nie zrobił. Przyczyna, znamy przyczynę. Nie wiemy, czy ona jest istotna, czy nie. To już nie ma znaczenia. Natomiast odchodząc z Troady, Paweł odchodził z poczuciem porażki. Z poczuciem niespełnionego obowiązku. Nie było to coś, co było miłe. I teraz posłuchajcie, bo to jest bardzo ważna rzecz, szczególnie dla ludzi w służbie. Co wtedy człowiek robi? Bo może zrobić dwie rzeczy. Może, że tak powiem, zagryźć się z tego powodu. Znam ludzi, którzy mówią tak. Franek, Janek i Staszek, oni mogą zawodzić. Ale ja nie mogę zawodzić. Jeżeli zawiodłem, to jestem skończony, koniec ze mną, już nie ma dla mnie ratunku. Co przez takich ludzi przemawia? Pycha. Ponieważ inni mogli zawieść, ale on nie mógł, bo on jest wyjątkowy. I teraz jak wrócić do służby? No nie mogę wrócić do służby, bo sobie nie wybaczę tego, co zrobiłem. To jest bardzo zła postawa i postawa, która niestety czasami no, daje się zauważyć. Inna postawa to postawa człowieka, który jest świadomy tego, kto go zbawił, świadomy tego, kto uczynił cud zbawienia w jego życiu, kto go uratował. Postawa człowieka, który jest świadomy, że postąpił niewłaściwie, postąpił źle, przyznaje się do tego, wyznaje to przed Bogiem,
i woła do Boga: Panie, ja do Ciebie należę, pomimo tego, co się stało. Ty mnie wysłałeś do służby i ja tę służbę będę wykonywał. Wybacz mi to, co zrobiłem. A Bóg podnosi go. Bóg daje mu zwycięstwo. My, kiedy myślimy o zwycięstwach, i to często wypływa z kazań różnych ludzi, kiedy myślimy o zwycięstwach, to mówimy o zwycięstwach, można powiedzieć, na zewnątrz. Czyli jest jakaś ekspansja, robimy jakiś krok wiary, to wszyscy widzą, ktoś jest zbawiony, może nawet cała grupa ludzi. Kolejny kościół powstał, kolejny zbór założony, to jest zwycięstwo. Ale czyje? Nie ma zwycięstw bez Ducha Świętego. Nie ma zwycięstw bez Boga, przynajmniej w życiu Kościoła. Bóg za każdym zwycięstwem stoi. Natomiast najcenniejsze zwycięstwa to są te, których często nie widzimy. To są te, które odnosimy w walce przeciwko własnemu ciału, przeciwko własnej słabości, przeciwko własnej niemocy. To są bardzo cenne zwycięstwa, najlepsze ze zwycięstw, ponieważ po pierwsze, my znamy swoją słabość. Po drugie, wiemy, że ona nas nie pokonała. Po trzecie, wiemy, że w tej konfrontacji okazaliśmy się zwycięzcami. I to jest nie teoretyczne, ale to jest praktyczne. To zdarzyło się w moim życiu, ja to przeżyłem, ja tego doświadczyłem. To naprawdę jest coś mojego. I można jeszcze dodać jeden punkt. Nauczyłem się czegoś. Nauczyłem się czegoś. Dobrze jest uczyć się na czyichś błędach, ale pewnych rzeczy nie nauczymy się na błędach innych ludzi. Możemy je nauczyć się tylko na własnych błędach. Ale tutaj jedna uwaga. To, że popełniamy błędy, to nie jest czymś niezwyczajnym. To się zdarza. Ale czy uczymy się na tych błędach? Czy wyciągamy wnioski z tych błędów? Czy jesteśmy ludźmi, którzy potrafią nie powtarzać swoich błędów, ponieważ już tę lekcję przerobiliśmy? O apostole Pawle już nie słyszymy ani razu, nigdzie nie przeczytamy, że on gdzieś podobnie się zachował. List do Koryntian i pierwszy, i drugi to są jedne z wcześniejszych listów, więc gdyby Pawłowi coś się przydarzyło później, to na pewno gdzieś by to się znalazło. Jakaś informacja byłaby. Ale nie ma takiej informacji. To jest jedyna taka informacja i Paweł się do tego publicznie przyznaje. Nie robi z tego tajemnicy, ale też Biblia nie jest przypadkowo napisana. Bóg zachęcił go do napisania tego po to, żebyśmy my się z tego czegoś nauczyli, a powinniśmy się uczyć, jeśli chcemy być mądrymi ludźmi. Bóg zawsze daje nam zwycięstwo i Bóg sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. To jest kolejna niezwykła nauka. Czy ktoś, czytając Nowy Testament, doczytał się tam takich informacji, że robiona była jakaś wielka kampania ewangelizacyjna, że gdzieś umówili apostołowie i zebrali kupę ludzi i zrobili wielkie zbiegowisko po to, żeby przyciągnąć innych ludzi? No nie ma takich rzeczy. Takie rzeczy się nie działy. Dlaczego się nie działy? Ano dlatego, że oni rozumieli, że woń poznania Boga, zapach Chrystusa rozchodził się przez nich, przez każdego z nich. Niektórzy mówią, że to było tylko w czasach dzieł apostolskich. Nieprawda. Nic się w Biblii w tej sprawie nie zmieniło. Dzisiaj zapach Chrystusa rozchodzi się poprzez nasze życie. To jest duchowy zapach, żeby było jasne. I duchy ludzi reagują. Reagują nienawiścią, przyjaźnią, ciekawością, czasami zaskoczeniem, ale reagują. Idziesz do pracy, nie przeklinasz, nie upijasz się, nie kradniesz, wykonujesz dobrze swoją pracę i czy chcesz, czy nie chcesz, przychodzi do ciebie
za chwilę ktoś mówi, ale czemu ty tak postępujesz? Dlaczego? Nie zdradzę tajemnicy, bo nie powiem nic poza faktami. W pewnej szkole zaproponowano pracownikom, żeby, no dyrekcja chciała być dobra dla tych ludzi, żeby nie pracowali całość, te 8 godzin, tylko 4 godziny, ale żeby to tak pracowali, żeby w te 4 godziny zrobić wszystko i mogą iść do domu. I pracownica, którą znam, poszła do dyrektorki i mówi, ale to jest niemożliwe, ja tego nie zrobię w 4 godziny. No jakoś to musisz sobie poukładać. Teraz jest bardzo ważne pytanie. Dla czyjego dobra to zostało wymyślone? Ja nie znam wszystkich okoliczności. Być może gdzieś ktoś coś na tym zarobił. Tego nie wiem. Natomiast ta kobieta, ona jest katoliczką, wierzącą katoliczką, a ona doszła do wniosku, że ona się na to nie zgodzi, bo ona tego nie może w sumieniu swoim nosić, bo tego się nie da po prostu dobrze wykonać w 4 godziny. Jeżeli należy do Jezusa Chrystusa, to nie wykonuje swojej służby, pracy byle jak. Nigdy. I dlatego wszędzie, gdzie jestem, rozchodzi się zapach obecności Chrystusa. Bo moje życie całkowicie jest inne od życia innych ludzi. W jaki sposób ludzi przekonywać? Oj, dużo ludzi do mnie w tej sprawie pisze. Jak do ludzi dotrzeć? Jak ich zewangelizować? Co zrobić? Nie wiem, na głowie stanąć, na łokciu chodzić? No, cały problem polega na tym, że Kościół zapomniał, co to jest święte życie. Kościół zapomniał, co to jest świętość. A tymczasem Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I nie jest to zadanie do wykonania, tylko jest to stwierdzenie faktu. Ja uczyniłem cię świętym, więc bądź święty. A jak jesteś święty między grzesznikami, no to nie ma możliwości, żeby grzesznicy tego nie zauważyli. Muszą to zauważyć i przyjdą do ciebie. Nie musisz żadnej kampanii ewangelizacyjnej robić, oni i tak do ciebie przyjdą. A skoro oni do ciebie przyjdą, to muszą cię wysłuchać, bo przyszli zapytać. A więc możesz im wszystko powiedzieć, co chcesz. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. My wykonujemy też służbę, której sobie nie cenimy, ale to jest prawdziwa służba. Głosimy Ewangelię ludziom, którzy tę Ewangelię odrzucają. I my robimy z tego nieszczęście. Ale jest wiele powodów, dla których ludzie się nie nawracają. Zostawmy te powody z boku, bo za dużo byłoby mówić. Natomiast na sądzie nie mają nic na usprawiedliwienie, ponieważ słyszeli Ewangelię. To jest też nasza służba. My mamy głosić nawet wtedy, kiedy nic nie słucha, nikt nie słucha. Tu ta kaplica widziała kazania, które głosiłem do pustych krzeseł. Tak było kiedyś. Pamiętam dawno, dawno temu, może 27-8 lat temu, tutaj siedziałem w tym rzędzie, tu stał misjonarz z Rumunii, przyjechali we dwójkę, to były święta, pamiętam, chyba Boże Narodzenie to było, jakoś tak. Mnie było strasznie wstyd, bo było nas trójka na sali, a ich była dwójka, więc było nas pięcioro. I słuchajcie, on takie kazanie powiedział, że mnie wbiło w fotel. On się tak zaangażował, w ogóle go to nie interesowało, że tutaj dwie osoby siedzą na sali, no trzy chyba. Nie miało to dla niego żadnego znaczenia. Młody człowiek, bo to był młody człowiek. Jak ty wykonujesz swoją służbę? Jak ty wykonujesz służbę swojego życia? Czy ludzie odczytują obecność Chrystusa w tobie? Czy odbierają obecność Chrystusa, który swój zapach rozsiewa właśnie przy pomocy twojej osoby?
Tak, jedni będą z tego czerpali życie, ale inni będą czerpali śmierć. I wobec jednych i drugich wykonujemy służbę. Służbę, która decyduje o ich przyszłości. Pamiętajcie o tym. Ktoś kiedyś bardzo fajny obraz przedstawił, bo ludzie pytają, no ale skąd my wiemy, że ten czy owy się nawróci? No nie wiemy tego, oczywiście. I powiedział, wyobraźcie sobie świat jako jedno wielkie pole żarówek. Żadna się nie świeci. A my mamy iść i dokręcać żarówki. Od nas nie zależy, czy się zaświeci. Ale od nas zależy, czy będą dokręcone. I tak jest właśnie z nami. To jest nasza służba. Czasami przykręcimy tą żarówkę i ona się nie zaświeci. Ale w tym momencie to już jest śmierć. Ale czasami idziemy, przykręcimy tą żarówkę i ten człowiek zaświeci. Jest życie. Ale jeśli nic nie zrobimy, to Bóg się z nami rozprawi. To Bóg z nami będzie miał sprawę i z nami będzie rozmawiał na ten temat. Bo On chciał przez nas, można tak powiedzieć, będąc już w tym obrazie, dokręcić jak najwięcej żarówek. A myśmy tego nie zrobili. Nie ma chrześcijanina, który jest bez służby. Takich ludzi nie ma. Wszystko jest służbą. Ja do pewnego obrazu się odniosę. Znam zbory, które są tak zapuszczone, tak brudne, że to jest idealne pole do ewangelizacji. I powiem wam jak. Gdyby tam się znalazł człowiek, który zechciałby ten zbór w sobotę tak doczyścić, że w niedzielę byłby lśniący, to wszyscy zborownicy pytaliby, kto to zrobił. Wszyscy. A później by go pytali, dlaczego on to zrobił. I mógłby im szczelić kazanie. Kazanie o tym, jaki jest Chrystus, jaki jest ten, którego Chrystus zbawia. Kazanie o tym, jak należy być posłusznym Chrystusowi i tak dalej, i tak dalej. Na pewno część Kościoła by się nawróciła. Na 100%. Wszędzie jest pole do służby. I w takich miejscach, których byśmy nigdy go nie szukali. I w takiej służbie, której byśmy nawet nie chcieli. Ale nie chodzi o to, co my chcemy. Ale chodzi o to, czego Bóg chce. Wielu ludzi chciałoby być w dużym zborze. Ale broń Boże, nie chcieliby zakładać zboru. No bo jak to zrobić? Bo się nie nadaje, bo praca od rana do wieczora. Ludzie będą pytali, będą dzwonili. No to przepraszam, ale po co ty żyjesz na tym świecie? Ty żyjesz po to, żeby mieć urlop cały czas? Musimy poważnie potraktować, tak jak apostoł Paweł, poważnie potraktować swoje powołanie. I swoją służbę. I nigdy, nigdy, nigdy jej nie lekceważyć. Zwróćcie też uwagę, że na końcu Paweł zadaje pytanie, a do tego wszystkiego kto jest zdatny? Nikt. Nikt do tego się nie nadaje. Nie ma takiego człowieka. Ale jak to się dzieje w takim razie? Dlatego, że to Jezus przez nas, czyni cudowne, wspaniałe rzeczy, w których my też mamy poniekąd udział, ale udział jako słudzy, a nie jako ci, którzy są planistami i decydują o wszystkim. Dalej czytamy, już przechodzimy do trzeciego rozdziału. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, alboż to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, pod napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich.
Pamiętamy, że przed chwilą mówiliśmy o tym, iż Pawłowi przydarzyła się taka sytuacja, kiedy no, zawiódł po prostu, ale Bóg go podniósł i dał mu zwycięstwo. I za chwilę pisze dziwne słowa. Mamy znowu siebie polecać? Mamy mieć jakieś listy, jak niektórzy polecający? O co chodziło? W służbie jest tak, posłuchajcie to uważnie, jak nigdy nie byliście w żadnej służbie, no to tego nie wiecie. A skoro nie wiecie, to nie byliście w żadnej służbie i nie powinniście się w ogóle odzywać. Ale dla tych, którzy są w służbie. Jeżeli wiernie służysz Bogu przez rok, to wielu ludzi ci nie powie dziękuję. Ale jeżeli jeden dzień coś zawalisz, to ci będą przez cały rok to wygadywali. Przez cały rok będziesz słyszał, a wtedy brat tego nie zrobił. Albo wtedy brat to zrobił. Albo to zrobił inaczej, jak trzeba było i tak dalej. Być może, ale to tylko domysł, historia z Troady się rozeszła. No, ludzie mają długie języki, zawsze mieli. I teraz Paweł pisze list i uprzedzając niejako, mówi, co myślicie, że mam wam dodatkowo jeszcze jakieś listy uwierzytelniające posłać, że naprawdę jestem apostołem? Przecież wy jesteście moim listem. Ja was napisałem w swoim sercu, a kiedy na was patrzę, kiedy ludzie na was patrzą, to widzą owoce mojej służby. Czego chcecie? No, Paweł to oględniej powiedział, niż ja to powiedziałem. Bardzo ważna sprawa. Jeżeli kogoś przyjmujecie do zboru, jeżeli kogoś chcecie słuchać w internecie, bo to takie modne dzisiaj, to jeżeli ktoś bardzo chce usługiwać u was w zborze, to zapytajcie go spokojnie, bracie, pokaż nam swoje owoce. Jakie masz owoce? Ale czego ode mnie chcecie? Przecież Duch Święty mnie tu przysłał. No to rzeczywiście argument nie do zbicia. Problem w tym, że wtedy starsi mają obowiązek rozeznawać taką osobę i rozeznawać, czy ta osoba w ogóle ma prawo stanąć za kazalnicą i nauczać. Jeżeli się obrazi, no to wszystko jest jasne. Nie możesz być internetowym krytykantem, jeżeli niczego w życiu nie dokonałeś, a plujesz na pastorów, plujesz na kaznodziejów, czy oni się mylą? Tak, czasami się mylą, to prawda. Czy zawsze się mylą? Nie, nie zawsze się mylą. To ile razy ich pochwaliłeś wtedy, kiedy się nie mylą? Jak często to zrobiłeś? Jakby cię prześledzili twoją stronę, twój profil, okazałoby się, że ani razu. Ale jak się raz, drugi ktoś pomylił, o, to zwiedziony, oszust i nie wiadomo jeszcze, co o tym człowieku należałoby napisać. Pokaż swoje owoce. Pokaż, jak wygląda kościół, który założyłeś. To wiecie, co wtedy usłyszycie? Nie ma czegoś takiego jak kościół. Nie ma? No, to widocznie czytasz Biblię Świadków Jehowy, bo w Biblii jest eklezja, którą tłumaczymy jako zgromadzenie. W języku polskim istnieje takie staropolskie określenie zbór. To jest tłumaczenie słowa eklezja. Można sobie to sprawdzić. Rzeczywiście słowo kościół nie występuje w Biblii, ale znaczy dokładnie to samo co zbór. Więc nie wygłupiajmy się i przynajmniej bądźmy poważni. Nie założyłeś kościoła? No w porządku. Nie założyłeś kościoła, to czemu krytykujesz tych, którzy go założyli? Zostawmy temat. Dlaczego krytykujesz ludzi, którzy właśnie w tej chwili mówią o tym, że ochrzcili ileś tam ludzi i tych ludzi jeszcze wcześniej przepytali? Nie wolno nikogo przepytywać. A ilu ludzi ochrzciłeś? Ilu ludzi przygotowałeś do chrztu? No nikogo. No to co się odzywasz? Nie masz pojęcia w ogóle, o czym mówisz. Posłuchajcie uważnie. Jeżeli ktoś
usługuje, to patrzcie na owoce jego służby. Patrzcie, jakie owoce przynosi. O Jezusie Chrystusie można było usłyszeć rzeczy dobre i złe. W zależności od tego, kto co chciał słuchać, to słuchał. Dla jednych był Mesjaszem, był człowiekiem, który czynił cuda, był Synem Bożym, aczkolwiek pewnie nie do końca rozumieli jego naturę, tak mi się wydaje przynajmniej. Był człowiekiem pełnym miłości, dobroci i tak dalej, i tak dalej. Ale dla drugiej był zwodzicielem, był oszustem, był tym, który łamie zakon, był tym, który łamie szabat i należy go zabić. Zobaczcie, dwie absolutnie skrajne postawy wobec tego samego człowieka. I teraz jest pytanie. Na podstawie czego oceniano Chrystusa? Ci pierwsi, ci, którzy go dobrze przyjmowali, oceniali go na podstawie owoców, które przyniósł, które wydawał. Uzdrowieni ludzie, ludzie, którzy powstali z martwych, ilość uczniów, którzy szli za jego słowem. A co miała druga strona? Brali do ręki literę, interpretowali ją tak, jak im odpowiadało i jakoś Jezus nie pasował do tych interpretacji. A ponieważ cieszył się dużym powodzeniem, no to należało go zabić, żeby zamknąć temat. Musimy patrzeć na owoce. Biblia zresztą zachęca nas do tego, żebyśmy zawsze patrzyli na owoce służby i na podstawie tych owoców wydawali opinię, osąd, rozeznawali człowieka. Nie ma innego sposobu, nie było nigdy innego sposobu i nie będzie nigdy innego sposobu, ponieważ tak mówi Słowo Boże. Paweł powiada, myśmy głosili wam Słowo Boże i wypisane to Słowo jest na waszych sercach. Myśmy wam nie przynieśli żadnej religii, nie przyniosłem wam kamiennych tablic, na których jest Słowo takie czy inne, ale na waszych sercach została wypisana Ewangelia, którą wam głosiłem, którą wam głosiliśmy. Dalej mówi, a taką mamy ufność w Chrystusie ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Pamiętajmy, że on wcześniej zapytał, a kto do tego wszystkiego jest zdolny? Tu mamy odpowiedź, ta zdolność jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Dochodzimy do bardzo ważnej kwestii. Co głosimy i w czym żyjemy? Więcej powiem jutro, natomiast dzisiaj tylko na zachętę. Apostoł Paweł powiedział, ja Ewangelię wypisałem na waszych sercach. Wszelka religia niczego nie pisze na ludzkich sercach, natomiast przynosi ze sobą nakazy, zakazy. Przynosi ze sobą kodeks, każda religia. Nawet buddyzm, który się szczyci tym, że nie jest religią, jest wolnościowy, nieprawda, wystarczy troszeczkę się nim zainteresować, zobaczycie, ile tam jest nakazów, zakazów. Taka sama religia, jak każda inna. Jedyny, który nie przyniósł żadnych zakazów i nakazów, w sensie nakazu wykonywania czy zakazu wykonywania czegoś, to jest Chrystus. I to, co głosimy, to głosimy ludziom po to, żeby zmienione zostały ich serca, a nie po to, żeby zaczęli wyżyć według jakiegoś kodeksu. Litera, jakakolwiek litera, którą będziemy głosili, zawsze zabije człowieka. Ale duch zawsze przynosi wolność, zawsze przynosi radość, zawsze przynosi pokój, zawsze przynosi życie. Boże Słowo mówi, że ono jest nie tylko literą, ale jest też duchem. Nie tylko litera, ale i duch. Wykorzystam tutaj trochę to, co Maciek powiedział. Maciek cytował z Jakuba, pamiętacie? Cytował taki fragment, który mówi, że statek
ma taki maleńki ster i ten sterem można ten ogromny statek prowadzić w takim kierunku, jakim się chce. I ktoś to przeczyta i powie, o, jaka fajna książka o budowie statków. Prawda, to jest zaczerpnięte z umiejętności budowania statków. To jest prawda. Ale kontekst pokazuje, że chodzi o coś zupełnie innego. Litera niczego nam nie mówi, a nawet zabija. Bo ktoś przeczyta to i powie, no, co to za książka. Ja nie chcę niczego wiedzieć o budowie statków. O co tu chodzi? Dopiero jak czytamy i zastanawiamy się, kiedy przychodzi Duch Święty, to zaczynamy rozumieć, o czym my mówimy. Co i dlaczego zostało w tym obrazie poruszone. Jeżeli mówimy ludziom, żeby poznać Boga, musisz to i tamto, i tamto, i to jeszcze nie jest pewne, jaki będzie koniec, jaki będzie rezultat, to co my ludziom dajemy? Śmierć. Jezus powiedział, tylko raz musisz. Musisz się na nowo narodzić. Już nigdy więcej Jezus nie powiedział, że musisz. Musisz się na nowo narodzić, stać się nowym człowiekiem. To wszystko. Najwięcej problemów wynika z tego, że po prostu w kościołach jest dużo ludzi nienarodzonych na nowo. I kiedy mówi się do nich kazania, które są z ducha, to oni ich nie rozumieją. Dla nich to są jakieś górnolotne rzeczy. Ale kiedy mówi się kazania, w których się mówi o rzeczach takich no, religijnych, zróbcie to, zróbcie tamto, wyobraź sobie to, wyobraź sobie tamto i będziesz miał to, będziesz miał tamto wtedy, to do nich przemawia. Ale to jest bardzo daleko od Słowa Bożego i bardzo daleko od Chrystusa. Siedemnasty werset. Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. To jest jeden z kluczowych wersetów Biblii. On mówi o kilku rzeczach. Jaka jest puenta tego wersetu? Że zostajemy przemienieni w ten sam obraz, czyli w obraz Chrystusa, z chwały w chwałę. Czy doświadczyliśmy tego? Czy doświadczamy tego? Czy jest w naszym życiu to przeświadczenie, że jesteśmy podobni do Chrystusa? Czy jest w naszym życiu to przeświadczenie, że Chrystus jest tym, który całkowicie zawładnął naszym życiem, zawładnął naszymi myślami, naszymi pragnieniami, naszymi oczekiwaniami? Że Chrystus jest tym, który jest w naszych decyzjach, jest w naszych słowach, jest w naszych myślach, jest w naszych pieśniach wtedy, kiedy stajemy z Boża, aby śpiewać. Jest w naszych modlitwach wtedy, kiedy je wznosimy w kościele, czy też wznosimy je w osobistej modlitwie. Czy Chrystus jest dla nas widoczny wtedy, kiedy czytamy Słowo Boże? Biblia, sam Chrystus to powiedział, Biblia jest o Nim. Czy my Go widzimy? Czy my go doświadczamy? O co chodzi z tym odsłoniętym obliczem? Wcześniej możemy przeczytać, że kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, to jego oblicze nabierało blasku. Schodził w dół i Izraelici nie mogli z nim rozmawiać, bo oblicze jego tak jaśniało, że ślepli. Więc przykrywał swoje oblicze do czasu, kiedy ten blask znikał. I Paweł mówi, po dziś dzień Żydzi, kiedy czytają Stare Przymierze, mają zasłonę na swoim sercu i nie widzą tego, co tam jest napisane. Nie widzą Chrystusa po prostu. I kiedy my mówimy o odsłoniętym obliczu, kiedy Paweł mówi o odsłoniętym obliczu, kiedy my mówimy teraz o odsłoniętym obliczu, to mówimy o tym, że widzimy Chrystusa. Widzimy Go oczami wiary. W innym przypadku nie będziemy mogli być przemienieni z chwały w chwałę.
Będziemy całe życie takimi ludźmi, którzy no, ponoszą porażki, są słabi. Czasami uda im się odnieść zwycięstwo. Ja tutaj nie mówię o sprawie zbawienia, żeby było jasne. Ja mówię o jakości naszego życia, o duchowej jakości naszego życia. Można być zbawionym i przeżyć w bólu, w ciężarze, w niezadowoleniu całe życie. Ale można być zbawionym i można w swoim życiu odnieść wielkie zwycięstwo. Jeżeli o mnie chodzi, ja wybieram to drugie. Cena, którą trzeba zapłacić, jest tą, o której Paweł mówi w Galacjan 2:20. Ja już nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus. A moje obecne życie w ciele jest życiem wierzę w Syna Bożego. Co Paweł widział w swoim życiu? Kogo widział? Chrystusa. To Chrystus był tym, który prowadził go przez całe życie, przez całą jego służbę. Chrystus był wtedy, kiedy Paweł się nawracał i wtedy, kiedy umierał, składał swoje życie w ofierze. Nic nie wiemy w zasadzie o osobistym życiu Pawła, bo nie wspomina o tym za bardzo. Ale on nie miał swojego życia. Widzicie, problem polega z wieloma chrześcijanami polega na tym, że oni chcą mieć swoje życie. Po prostu chcą mieć swoje życie. I służba jest wtedy, kiedy już to swoje życie wypełniło się, już pozałatwiali wszystkie sprawy, już byli na wczasach, na urlopie, już zaliczyli shopping, teraz mają służbę. Nie, to tak nie działa w ogóle, to w ogóle nie zadziała. To w ogóle nie zadziała. Pamiętam, jak byłem w pewnym zborze, byłem zaproszony, nabożeństwo się zaczynało, no i wszystko było, wiecie, nerwy, bo nie było jeszcze tych grajków. I oni tak wpadli, że tak powiem, minutę po, dopadli do instrumentów, no i była kicha trochę, bo minęło parę minut, zanim się zgrali, zanim no, zaczęło to jakoś tam, powiedzmy, funkcjonować, aczkolwiek no, kiepsko to było, natomiast pierwsze kilka minut to była tragedia, a przecież oni przyszli uwielbić Boga. Nie ma żadnego powodu, żeby usprawiedliwić spóźnienie. Generalnie wiem, że tak było, nie wiem, czy tak dalej jest, ale wiem, że w tych naszych obydwu zespołach jest tak, że jak ktoś się no, tak spóźni, to już nie gra, nie? No. Już nie może grać. Nie może nie tylko, że to jest kara. Nie o to chodzi w ogóle. Chodzi o to, że po prostu ten człowiek nie jest przygotowany w ogóle. Nie można wejść tak z biegu, siąść sobie do klawisza, wziąć do ręki gitarę, no i wszystko jest w porządku. Nie jest. Nie jest. Nie masz swojego życia. Uczeń Jezusa nie ma swojego życia. Wiecie, co to jest jarzmo? Jak ktoś nie wie, niech sobie przeczyta w encyklopedii. Ale jak masz jarzmo, jesteś jarzmem zespolonym z Chrystusem, nie masz swojego życia. Używa się jarzma jeszcze wszędzie tam, gdzie na przykład woły orkę prowadzą. I zawsze w tej parze jest jeden wół prowadzący. On jest kierownikiem. Woły to między sobą załatwiają, więc rolnicy się tam w to nie wpychają. I pomyślcie sobie, ten drugi wół, który tam jest w tym jarzmie, on ma swoje życie? No nie ma nic do powiedzenia. Idzie tam, gdzie ten kierownik idzie. I koniec. Nie ma nic do powiedzenia. My jesteśmy w jednym jarzmie z Chrystusem. To nie jest tak, że idę do szkoły na 4 godziny i jestem w jarzmie z Chrystusem, a później sobie wracam jarzmo do kąta, no i robię sobie co chcę, zajmuję się swoimi sprawami. No i może sobie przypomnę niedzielę, że jarzmo trzeba założyć. To tak nie działa w ogóle. Ludzie, którzy tak żyją, tak funkcjonują, nigdy niczego nie dokonają duchowego w swoim życiu. Nigdy. Zresztą mam wrażenie, że chyba nawet nie chcą tego. Po co im kłopoty? Po co im problemy? Przecież jest tyle fajnych rzeczy na tym świecie. Nie warto właściwie się angażować w to, co takie duchowe i nie wiadomo, co z tego będzie. A po co to? Przecież jesteśmy wolnymi ludźmi, zbawionymi, cieszmy się życiem, bawmy się i tak dalej, i tak dalej.
A co z tą przemianą w obraz Chrystusa? Czy ktoś jeszcze w ogóle nad tym myśli, że możemy być przemienieni na obraz Chrystusa? Że mamy być podobni do obrazu Syna? Jak to w innym miejscu możemy przeczytać? Czy ktoś jeszcze się nad tym zastanawia? Czy komuś jeszcze na tym w ogóle zależy? Czy to jest sensem naszego życia? Ja chcę być podobny do Chrystusa. Nie dlatego, że mnie to odpowiada, ale dlatego, że Chrystus mnie zbawił. A wiem, co On zrobił w moim życiu. Wiem, kogo do mnie przysłał. Przysłał do mnie ludzi, z którymi normalnie bym nie rozmawiał. Ale ponieważ Bóg sprawił, że ja w dziwny sposób wyczułem zapach Chrystusa, rozmawiałem z nimi. Ja byłem święty, a to byli grzesznicy. Tak ja to postrzegałem. Ja byłem katolik, a to byli zwodziciele. Tak to postrzegałem. Ale Ewangelia, którą głosił, dotarła do mnie. I ja wiem, kto mnie zbawił. Nie człowiek, tylko Chrystus. I wiem, co zrobił w moim życiu. Ja nie muszę się tego domyślać, nie muszę się nad tym zastanawiać. Wiem, co zrobił w moim życiu. Mogę wymieniać te rzeczy. Wiem, jak przekształcił moje życie. I wiem, że poza Nim życia nie ma. Bo żyłem bez Niego i wiem, co to jest życie bez Boga. Jestem tego absolutnie świadomy. Więc dlaczego nie chciałbym być przekształcony i przekształcany nieustannie na obraz mojego Zbawiciela? To jest sens i treść mojego życia. Nie da się inaczej funkcjonować w tym świecie, który jest, no, można powiedzieć, przeklęty. A to przekleństwo będzie coraz gorsze i coraz większe. Tak jak czytaliśmy, my sami z siebie tego uczynić nie możemy. Nie jesteśmy do tego sami z siebie zdatni. Nie możemy uczynić w swoim życiu niczego, co przybliżyłoby nas, co upodobniłoby nas do Chrystusa. A jeżeli zbiera się Kościół, a większość tego Kościoła nie ma pragnienia Chrystusa, to ten Kościół będzie umierał. Bo musi umierać. I nic się nie da zrobić. Dopóki ci ludzie nie zaczną pokutować, nie zaczną wyznawać swoich grzechów, nic wcześniej zrobić się nie da. Ja, szczerze mówiąc, dziwię się ludziom, którzy nazywają siebie wierzący, bo żyjemy w niezwykłych czasach. Z jednej strony to są trudne czasy. Czasy oszukańczej pandemii, czasy wojny, czasy w tej chwili upadku wielu firm. Kto wie, co nas jeszcze czeka. A z drugiej strony to są czasy, kiedy ludzie szukają Boga. I to jest prawda. Szukają Boga, bo szukają rozwiązania dla swojego życia. Szukają nadziei. Są otwarci na głoszenie słowa. Nie pamiętam takich czasów, żebym mógł w sklepie, wyobraźcie sobie, na kasie Biedronki rozmawiać z panią o Jezusie. I ona chętnie rozmawia. A w kolejce oczywiście wszyscy komórka, ale wyciągają uszy. Też słuchają. To są wyjątkowe czasy. Ja mam nadzieję, że Pan przyjdzie szybko. Bo szczerze powiedziawszy, już mi się po prostu nudzi tutaj. Już mam dość tej głupoty, tej miłości do planety naszej. To jest po prostu, mnie to zabija, powiem wam. Gdziekolwiek jadę, tablice jakieś, szanuj swoją planetę, miłuj swoją planetę. Tańczę dla swojej planety, umieram dla swojej planety, jem dla swojej planety. Za chwilę ta planeta mnie zeżre. I tyle z tego będzie. No, ludzie pogłupieli kompletnie. A w międzyczasie pokój. Tak, i pokój, przesłanie z Medjugorje. Jak diabeł mówi pokój, no to chyba chodzi o pokój 2x2. Czyli o celę więzienną. Ludzie, ratujcie się w tym szalonym świecie. Idźcie za Chrystusem. Słuchajcie Chrystusa. I dajcie się przemieniać na obraz naszego Zbawiciela,
bo naprawdę nic innego nam nie zostało. Chyba, że macie jakieś niezwykłe wiadomości albo plany, o których ani Biblia nie mówi, ani ja nie wiem, ale ja nie muszę wiedzieć, bo ja wszystkiego nie wiem. Dobra, jutro część druga. Niech nas Bóg błogosławi i spokojnej nocy wszystkim życzę. Sił mi brak, dajesz swój pokój w każdy czas.